Cześć kochani, witam się z Wami bardzo gorąco i serdecznie. W dzisiejszym dniu pokażę Wam zakupy ze sklepu Biedronka. Kwota, która została tutaj przeznaczona na te zakupy, to jest 270 zł. I już Wam pokazuję, co mieści się tutaj aktualnie w zakupach. Na początku tylko Wam powiem, że dostałam, słuchajcie, 9 kolejnych naklejek, ale też odebrałam. Gdzie to jest? Parówkę Patrycję. Tak jak Wam wspominałam, zastanawiałam się, czy będzie to parówka Patrycja, czy inna, chociaż początkowo podobała mi się właśnie ona. I powiem Wam szczerze, chyba po prostu los tak chciał, żeby trafiła w moje ręce, a raczej w Laury ręce, dlatego że w ogóle nie było wyboru, były tylko trzy parówki Patrycje. Także nikt chyba parówek nie chciał. Także ja wzięłam parówkę Patrycję, bo nazbieraliśmy już 60 naklejek, zbieramy. Nie wiem, czy będziemy zbierać na kolejno, czy komuś damy, albo może nazbieramy i komuś maskotkę przekażemy, zobaczymy. W każdym razie dla Laury jest parówka Patrycja. I lecimy z zakupami. Zaczniemy od lodów w promocji. Za piątaka takie lody Marletto Fixer, czyli praktycznie o połowę taniej. Tutaj mamy 4 sztuki. I powiem Wam, że wzięłam ostatnie opakowanie. Już nie ma tych takich lodów sorbetowych. Widzę, że wycofują się ze sprzedaży już lodów. No wiadomo, jesień te sprawy, ale szkoda, bo my właśnie te najbardziej lubimy. Winogron, ten akurat jest z pestkami czerwony po 5 zł za kilogram, ale również był winogron bezpestkowy, który Wam zaraz pokażę. Tutaj mamy 5 bułek poznańskich, 69 groszy za sztukę. Po złoty 19, 3 butelki dla Laury Polaris, zwykła woda, niegazowana. Za 5 zł ostatnie ulubione chipsiki Tomka i Laury. Tutaj akurat wzięłam z barbecue, ale ona woli te keczupowe zwykłe, natomiast nie było. Wow, daje chipsy dziecku, co to się dzieje? Dla siebie, dla spróbowania wzięłam taki keto Baton Go One i on jest tutaj niby bez dodatku cukru. Nie wiem, nie wczytywałam się za bardzo w skład. Kosztował 2,99. Stwierdziłam, że spróbujemy, zobaczymy. Trzy takie warkocze pączkowe. Dżem do naleśników. Akurat mam wstawiony teraz obiad w kuchni. Pieczy się mięsko z kurczaka, papryka, pieczarki, cebula i ziemniaczki młode. Także dzisiaj obiad już się robi, jest w trakcie. Nie musiałam kupować rzeczy. Za 20 zł wzięłam dla siebie intensywne nawilżające serum, dlatego że nie mam już nic do twarzy, a przyda się jednak na ten okres jesienny. Zobaczymy. Tego akurat nigdy nie miałam. Jakaś chyba nowość mi się wydaje. Za 5 zł chleb. Wypieczone ze smakiem. Coś, co na pewno podbiło tutaj cenę, to jest mleko dla Laury. Ostatnio też kupowałam mleko, zrobiłam zapas, ale słuchajcie, była fajna promocja. Standardowa cena tego mleka to jest plus minus między 70 a 80 zł. W Biedronce koszt to jest 77, natomiast jest teraz promocja i przy dwóch opakowaniach wychodzi poniżej 60 zł, więc to jest dobra cena. Jak widzicie, wzięłam tutaj piąteczkę, czyli taki najwyższy poziomowo numer. I tutaj mamy aż kilogram, także no, mamy zapas spory, czyli na samo to mleko poszło prawie 120 zł, więc no, to już trzeba mieć na uwadze, że z 270 byłoby 150, gdyby nie mleko, ale mleko kupione, więc jest zapas. Za 8 zł jest winogron zielony, on jest taki drobniutki, jak widzicie, w porównaniu do tego czerwonego, ponieważ on jest bezpestkowy, także wzięłam tutaj bezpestkowy, być może Laura będzie chciała spróbować, a jak nie, to my z Tomkiem na pewno zjemy. Jest promocja na szampony, między innymi z Fructis Garniera, ale też na inne marki. Musicie tutaj przeczytać dokładnie jakie. Drugie opakowanie 50% taniej. Ja wzięłam tutaj, jak widzicie, szampony z Garnier Fructis, szampon wzmacniający i szampon ochronny. Na promocji są znowu masła. W ogóle masła są bardzo często na promocji, te 82%. Przy trzech sztukach 3,45 za jedno, więc to jest fajna cena. Mozzarella na zapiekanki. Coś koło 5 zł. Wzięłam również dwa razy kokos migdał rożki, dlatego że bym wzięła normalnie robiąc zakupy jakieś sorbetowe lody, aczkolwiek no, nie ma wyboru, tak jak Wam powiedziałam, więc wzięłam to, bo stwierdziłam, że o to będzie za mało. Około 3 zł taki z piątnicy serek śmietankowy, naturalny, z Twój smak. W promocji była super kiełbasa mielonka. Wędlina mielonka, tyrolska Tomka, jedna z ulubionych. Przy dwóch opakowaniach była promocja, tylko nie pamiętam, coś koło 50%. I też promocja była przy Sopockiej. I tu była na pewno też przy drugim opakowaniu promocja.
bardziej opłacalna, w sensie większa promocja niż przy tyrolskiej, ale ja wolę sopocką, Tomek woli tyrolską, więc jak widzicie, musi być równowaga zachowana. A, mówiąc o równowadze, dla Laury z kolei z aplikacją Moja Biedronka miałam parówki sokoliki w promocji po 2 z groszami za opakowanie przy 2 sztukach, także jak widzicie, dla mnie, dla Tomka i dla Laury. Wiem, napiszecie, ojej, to mięso jest tragiczne. No, pewnie jest tragiczne, ale no nie mam możliwości kupienia tego mięsa gdzie indziej. Wiem, że od rolnika pewnie byłoby najlepiej, aczkolwiek teraz są czasy, że po prostu mało kto teraz trzyma świnie. Tak, moi kochani, teraz rolnicy po prostu, chyba że takie, wiadomo, większe gospodarstwa. Natomiast ci mniejsi to polikwidowali to wszystko. Powiecie pewnie, że lepiej byłoby w mięsnym. No tak, tylko że u nas nie ma takiego mięsnego sklepu, w którym mogłabym kupić takie rzeczy, więc no kupiłam po prostu w Biedronce. No. Staram się jakoś tutaj wytłumaczyć. Zupę kalafiorową z koperkiem wstawię dla Laury. Tak jak mówię, obiad mi się robi w piekarniku, ale Laura na pewno chętnie zje zupkę, no i ziemniaki do tej zupy właśnie dla Laury. Więc tak, kochani, tak wyglądają zakupy za 270 zł. Gdyby nie licząc tego mleka, zakupy wyniosłyby 150. Czy widać, czy nie widać? Myślę, że widać. Wzięłam, słuchajcie, sobie nawet serum, więc nie ma tragedii. Zapas jakiegoś tam mięska tutaj na zupę zaraz, którą wstawię, także myślę, że nie jest tragicznie. No wiadomo, gdyby nie mleko, cena i kwota byłaby dużo niższa, ale zapas mleka, no, trzeba zrobić. No i tak jak Wam mówiłam, tutaj mamy kolejne naklejki. Nie wiem, czy będziemy zbierać, czy po prostu oddamy. Dajcie znać, czy Wy już nazbieraliście na jakąś maskotkę, czy nie. Czekajcie, gdzie jest ta porówka Patrycja? Gdzie ona mi tu zaginęła? Czekajcie w akcji. O, miałam ją. O, jest. Ja miałam generalnie nie zbierać, dlatego że w poprzednich edycjach, jak zbieraliśmy te maskotki, to wszystkie poszły do piwnicy, bo tylko łapały kurz. Ta akurat jest mała, więc nie wiem, może Laura się będzie akurat nią bawić. Mi się wydaje, że to jest fajna zabawka dla psa. Taka, żeby, wiecie, łapał. Nie dość, że kształt porówki, to jeszcze łatwo złapać mu by było. No ale akurat w naszej Biedronce to, tak jak Wam powiedziałam, nie było wyboru, była tylko ta parówka Patrycja, więc... Bo myślałam, że może inne przejrzę. Kilka dni temu, jak byłam na zakupach, jeszcze był wybór, natomiast teraz nie ma. Podejrzewam, że coś tam wrzucą, bo jeszcze nie jest jakby koniec zbierania tej serii. Ale myślę, że parówka nie jest zła. Tym bardziej, że na początku mieliśmy właśnie ją upatrzoną. Dobra, moi kochani, ja się biorę za chowanie tego wszystkiego. Dajcie znać, czy widoczna tutaj jest ta kwota. Ja myślę, że tak. Cieszę się, że mam zapas mleka, bo mam akurat ten Debilon, ale mam też Nan Opti Pro Plus, który kupiłam też na promocji, też w Biedronce. 4 puchy, więc na razie, że tak powiem, nie będę musiała się martwić o to, że trzeba gdzieś tam szukać promocji, bo powiem Wam, że w standardowej cenie, płacąc tam prawie 80 zł, no to wiadomo, 160 zł, a 120 zł, no to jest różnica, prawda, więc najłatwiej będzie, byłoby raczej odstawić, no ale zobaczymy. Dobra, wracając do tematu, dajcie znać, czy widoczna tutaj jest ta kwota. Buziaki, pa, pa!